Ostatnim razem w God of Warze robiliśmy generalnie te wszystkie poboczne questy, czy raczej tą większość. Chwilowo zaczniemy dzisiaj od tego, że postaram się zrobić treasure mapy, bo wiem, że tu jeszcze parę rzeczy, żeby pozamykać. Chyba jednak przejdziemy tego God of War'a na 100%, bo podoba mi się, więc you know, spróbujemy. Spróbujemy to zrobić. Podoba mi się generalnie, a widzę, że też nie ma żadnego achievementu na difficulty, więc no problem. Okej, w każdym razie tak, to jest Alfheim, czyli to nie, najprawdopodobniej. To jest na górze, więc nie. Dead and Bloated to wiemy, gdzie to jest, bo to jest przy tym gigancie. Turtle. O, i to jest przy Wiedźmie. No to dobra, to próbujemy. Najpierw gigant. Najpierw gigant. Let's see. Gigant był... Is Love Death? Nie. Forgotten Caverns? Ruins of the Ancient? I have no fucking idea. Chyba będziemy musieli się przepłynąć po prostu. Dookoła. Bo nie wiem, gdzie by to mogło być. Wydaje mi się, że może to było tu. Co takiego trudnego? Właśnie nie ma dużo trudnych rzeczy w achievementach w God of Warze, o dziwo. Kruki, zdobycie wszystkich tych z achievementów ciężkich. Let's see. Wyświetla się ten? Nie wyświetla się Steam. Dobra, to muszę, po prostu wam powiem. Który według mnie jest najcięższy, co się wydaje tak z samego czytania. Nie wyświetla się overlay, to może dobrze, może lepiej nawet. Zabij 1000 wrogów, to może być ciężkie. Akurat. Walkirię podejrzewam. I są jeszcze jakieś Trials of Muzelfheim, także nie wiem. Ale generalnie wydaje mi się, że te znajdźkowe rzeczy są najcięższe. Ile zrobiłem? To o tyle jest dobrze, że to się w goalsach bierze i wyświetla. Także to jest to, nie? Eyes of Odin. 36 na 51. So not that bad. 6 na 7... 6 na 7 znalazłem tych... Walkirii, także jedna jeszcze gdzieś jest i ona pewnie jest w którymś świecie, w którym nie byliśmy. A zabiłem... dwie? Czy to jest jako... dwie. Dwie z ośmiu. To sekretna siódma. Może jest jeszcze jedna jak ten. Ale wszystkie... A, to muszę zaraz zobaczyć. To było tu może? Nie, chyba to nie było tu. Muszę popłynąć, bo to będzie widać w którymś miejscu, bo nie pamiętam, gdzie to mogło być. Wiem, że to jest na jakiejś wysepce takiej, ale to na pewno nie jest ani tu, nie? Yeah. Zobaczmy, czy to w takim razie w kodeksie, nie w kodeksie, tu. Labors, treasure maps. Czy gdzieś to się wyświetla? Wiem, że to gdzieś niby pisze. O, tu. 804 na 1000. A to może nie będzie tak źle. Jest szansa, że nie będzie tak źle. Okej. Okay.
Bo może do góry się szło? Nie, zobaczmy. Bo absolutnie jestem tego niepewny. Też tu się pewnie szło do czegoś innego, ale zobaczmy. Nie pamiętam. Czyli 200 przeciwników jeszcze może będzie w samym tak story. Nie, to nie tu w takim razie. Okej, czyli to nie było tu. Wydaje mi się, że tego giganta było widać z tego. Gdzie by to mogło być? To musi być na jakiejś wyspie, gdzie się jeszcze gdzieś idzie. Tu! Tu to jest. W tym miejscu. Czyli, który jest najbliższy? Volundar Chasm. Chasm. Okej. Okay. Let's go. Dlatego właśnie mówię, że to nie będzie, to mogłoby być najcięższe, bo jakby szło się samo story robić, to najprawdopodobniej to może sprawić trochę problemu. Bo, you know, nie wracasz w niektóre miejsca, a możliwe całkiem, że nawet nie damy rady, że nie będzie tam tych 196, tak? Jeszcze, typu. What? Co to? Mogłoby tak być, że jeszcze ich tam zabraknie. Duno. Seriously, Duno. A my chcemy dopłynąć do tego toku. Lemire, why don't you tell us the story of the giant that stole Thor's hammer? No. Story. Though I don't expect it's one she'd enjoy being reminded of. The giant was called Thrym. Thrym. Cunning enough to make off with Mjolnir while the thunder lummox slept. Sadly for Thrym, he didn't always think with his brain. Though he had robbed the greatest giant killer of his greatest weapon, he offered to trade it back to the Aesir in exchange for Freya as his bride. Oh. At this point, Freya was married to Odin, and Odin, frankly, would have traded her for a sufficiently strong mead, but he saw an opportunity here. Thrym's palace was in Jotunheim, and only giants know the way. By agreeing to the marriage, they'd have to escort Freya back to their realm. So, Odin coerced Freya into using her Saether magics to conceal Thor, so he could sneak along with her and infiltrate Jotunheim. When the hammer was produced as the wedding dowry, Thor revealed himself. He took back Mjolnir and wasted no time in smashing Thrym's skull. Followed by every other giant present for the festivities. The only thing that put a stop to it was Freya, who wanted no part of this massacre. She cast a powerful spell that hurtled them both out of Jotunheim with no means of return. Odin was livid, hoping that Thor's foothold in Jotunheim would become his own. And oh, would he ever revenge himself upon Freya? What is the point of this story, Head? For Thrym, the lesson would be to keep his priorities straight. For Freya, it's that doing good has a price. For Thor, it's that no object of power makes you what you are. And if what you are is the biggest butchering bastard in the Nine Realms, nobody can take that away from you. Yep. Okay. Teraz zauważyłem w ogóle, że tu są jeszcze jakieś dwa miejsca do przecięcia tych, na które nie zwróciłem wcześniej uwagi w ogóle. Like, what the hell?
Chyba, że one się dopiero chwilę temu zrobiły. Excuse me, what? Ja tam chyba nie byłem w takim razie, tylko szedłem. Nie, to się pozamykało. Czemu? Dziwne. O, proszę. Got him. Bardzo ładnie tam. Bardzo ładny pierdzioszek. Pierdziczek znaczy się. Got him. Nice, nice, nice. Yeah. Holy shit! To jest znowu ten z wysokim levelem. What the fuck? Oh, what? That's interesting. Ale no, najwyżej się New Game Plusa odpali. Poza tym, jak widać, wystarczy wrócić w te niektóre miejsca i nagle... Jakoś nie kumam. Ale to później zobaczymy. Okay. Powinienem jeszcze robić Executioner Cleave. Okej. Czemu on jest taki twardy? Uga, ten atak. Holy shit. Yeah, me too. No i co? A tu, zaraz przy tym olbrzymie. Okej. Okay. Oblivion Stone. That's nice. Do czego on jest? On jest do rękojeści z... Do rękojeści z... Stopora. Więc it's pretty fucking nice. Okej. A, to jest po prostu przejście tutaj. Tylko po co mi ono?
to już wszystko chyba raczej zrobiliśmy w takim razie. O, no. Tak mi się wydawało właśnie, że tu wszystko machnęliśmy. Czy co, czy znowu muszę tu to najpierw rozwalić, tak? To jest jeszcze jakieś inne miejsce. Ja coś tu rozwaliłem i nie ma. Gad, gadu, gadu, nie ma. Zima. A tam już nic nie ma. Tam już nic nie ma. Okej. Okay. Next one. W takim bądź razie, co jeszcze możemy zrobić? A, czyli to jest gdzieś przy Affelheimie. Jest. Affelheimu w takim razie. Tam? Która wieża jest z Affelheimu? Ta może? Nie, bo tu musi być jakiś widok na wodospad. Z drugiej strony może jest jakiś wodospad? Jeszcze raz. While we hail from Alfheim, the Light Elves make sure to watch over Midgard. I've spent most of my life here at this outpost and I will likely die here. Czy to jest rzeczywiście w Alfheimie? Absolutnie niczego mi to nie przypomina. Dobra, to na razie w takim razie zróbmy, że lecimy do Wiedźmy i może rzeczywiście się wrócimy na Affelheim, bo tam pamiętam, że tam było parę rzeczy, które można by było ten... Dużego tutela? To już żeśmy spotkali. Dużego pop turtla. Dom od Wiedźmy jest pod, nie? Dużym turtlem. Znaczy od Frey, tak właściwie. Okej, okay, zobaczmy, czy ten Oblivion Stone możemy użyć do tego... Axpomer. Tak, możemy. Ciągle nie jest lepsze. Ja, sure, może jest później lepsze. Nie, jest po prostu inny, bo ten jest Witlak. Bo ja w tej chwili mam... Ten, co jest taki też przekozaczny, ale go już chyba nie da się zupgrade'ować w takim razie. No, ten jest super akurat, nie? Szóstym efektem.
Tylko, że to jest, tradujesz dwa staty za jeden. Okej. Tu idziemy do wiedźmy. Nawet nie pamiętasz tego? Bo to jest tylko taki moment, nie? W sumie. Cave Lower Lever. Jeden Chamber of Odin. Dobra, niech będzie lower level i wyjdziemy na zewnątrz. Te szczęście, że już teraz można się teleportować. Holy hell. Okej. Zresztą może, tak wracając w premierę gry. No, dużo jest, jednak w tej grze jest dużo ten world building i te collectibles nie są takie dobrze pamiętalne, tak bym to nazwał. Story jeszcze spamiętasz, nie? Bo story jest jakieś takie jednak, wydaje mi się, fajne na tyle, żeby je pamiętać, co się tam dzieje, nie? W niektórych miejscach, czy te głupie odzywki od Broka i tak dalej, to, że zjadł tego swojego stwora, który mu brał i pomagał. I w ogóle to jest zabawne i to, you know, to zapamiętasz. Ale takie rzeczy, koniecznie. One nie są jakieś wybitne, nie? Po prostu. Story jest przyjemne, tak. No też w sumie nic ponadto. Możemy wyjść tędy w ogóle? Nie może. Oh my. Come look at what? Freya? Could you fucking open the door? No? Tak. Atreusowi się chyba Freya spodobała. Come look at this! See you later. Be safe. The bitch. Yep. O, ale dostałem full heal. O, that's interesting. Okej. Okay. Anyway, w takim razie. A nie! Wait! Nie, cancel! Cancel! Tam jeszcze przez tą można wyjść. Przez studnię. Oh well. We need some, you know, Vindatune. Oh no, cancel. Mimir, opowiedz nam jakąś bajkę albo coś. Z powrotem na górę. Anyway, gadając o portowaniu na kompa. Wydaje mi się, że akurat z God of War może rzeczywiście być tak, że oni po prostu zrobią rok później albo coś takiego. Przez rok będzie exclusive, a potem ten albo dwa lata, albo coś takiego. Ale szczerze mówiąc, no, musimy wrócić do góry, bo teraz mi się dopiero, jak już odpaliłem, to mi się przypomniało, że można jeszcze przyjść w inną stroną. Tędy. No, ale tak mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, że jednak trochę im ten port też ciągle nie jest cudowny, bo on ma z optymalizacją straszne problemy, no ale wiesz, z drugiej strony jak ludzie biorą i robią gierkę, to już potem nie zajmują się przeważnie, ten jak portują już grę, to przeważnie się już nie zajmują optymalizacją. Yes, do it. Okej, to miało być gdzieś. O.
Kolejny Oblivion Stone. Nice. Stone of Frost Mastery. Frost Damage Up. Okay. What does it say? Yes, sir. Yes, sir. Doesn't say yes, sir, dude. They throw Nidhinns upon all who trespass. Nidhinns are ancient curses. Old magic. Best to avoid. Oh, czyli teraz niektóre te rzeczy jeszcze jak mówi ten, mówimy przy Mimirze, to Mimir nam wyjaśnia dodatkowo. Tutel. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Stevie. To dla ciebie jest tutel, który udaje, że jest tym. To jest w ogóle żółw błotny. Przerażające są te żółwie swoją drogą. Another one of those sand balls. What? Huh? What does it say? Falcon, hawk, and turtle dove. Swim aloft in oceans above. Huh? What? To była podpowiedź? Those runes on the rock. They don't spell anything. It's gibberish. Want me to read this one? I mean... Okay, what is the point of this? Pyr? Pyry? Are we lost? Nah. Those runes on the rock. They don't spell anything. It's gibberish. Co ci zagadka? I have no fucking idea what to do here. W takich momentach przydałby się znacznik. No. Dzięki, Astifi, w takim razie za bycie tutaj. O, tego nie było wcześniej. Odblokowanego. Dzięki za to, że wpadłeś. Do zobaczenia. O! Następnym razem. Bajo, bajo. I powodzenia w twoich gierkach, bo ja. Yo, what? Here, boy. Big smear? Oh, oh, the rest of the runes were hidden over the hill. That's Vinder. Wind. Vinder. Back to the sand bowl. Okay. A, tu będziemy musieli przynieść ten wiatr. Yep. No proszę. To nie wiedziałem, że to się tak z automatu robi. Go, write it. What's gonna happen? Wow. Oh, that's pretty fucking neat. Znaczy, że Storm of the Elks. Oh, okay. To wcale nie jest takie długie.
czemu ten Murder of Crows jest taki długaśny? Wypróbujemy. Przy następnej okazji. Okej. Okay. Z powrotem do góry. Bo teraz możemy zabrać ten kawałek wiatru i przynieść go tu. Albo i nie możemy dalej. A jednak możemy. Ooo. Ale jakie runy ja tam potrzebuję? Aha, dobra, już kumam. Muszę zabrać ten wiatr. Zanieść tam. Zobaczyć, jaką runę potrzebuję i dopiero sobie wybrać. B, 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 B. Same B, ale w różnych tych. To chyba jest na lewo B. Już? Okej. Okay. Przez przypadek się udało. Pure luck. I mean skill. Wiedziałem, że tak będzie. Inlaid Crest of Truth. To zupełnie nie mam zielonego pojęcia, co robi. To so, ja. To jest enchantment? By z tego wynikało. Perfect Aspect of Realm. Okej. Okay. That's actually pretty fucking nice. Inlaid Crest of Truth. Oh. That's nice. Minus 7-7. Co ja tu mam wsadzone? To mogę zamienić ewentualnie. Okej. Okay. Gdzie się idzie w tą stronę? Bo z tej strony tu przynosiliśmy tego dzika, nie? Czy coś tu się zmieniło? Pojawiło? Jakiś, nie wiem, kruk? Czy coś? Big bunch of nothing. Nie możemy stąd wyjść. Okej. Okay. To przynajmniej już wiemy. Chyba, że tu coś jeszcze. O czymś zapomniałem, ale nie wydaje mi się. Ale to było fajne. To nawet nie wiedziałem, że tak się robi. Z odblokowywaniem niektórych rzeczy. To jest z jednej strony fajne, z drugiej strony jedna z takich bardziej irytujących rzeczy w gierkach, które nie są Metroidvaniami. Gdzie właśnie potem te wracanie do tych miejsc jest takie irytujące as fuck. Winda. Wrócimy do Broka. I bo teraz nam zostało w takim razie te dwie rzeczy. To jest na górze, na bank, a to jest, no nie wiem, Alfheim prawdopodobnie. Tak mi się wydaje przynajmniej.
i tak wrócimy do Broka zobaczyć, czy ten wymaksowany pomel nie będzie lepszy. A w Alfheimie nie pamiętam. Tam pewnie... Wiem, że tam na bank jakieś rzeczy nam jeszcze brakują. To jest 100%. Bo wiem, że z artefaktów czegoś mi brakowało. Oh my god. Wow. Okay, what's good? Aks pomal. To jest na maksa już wtedy, ale on nie będzie w ogóle lepszy. That's fucking bullshit. $35,000? Oh my fucking god. Okej, to na razie to zostawimy. Bo to nie są jakieś takie super zwiększone te... Okej, to lećmy do Alfheimu i zobaczymy od Alfheimu tam, czy jest rzeczywiście jakaś różnica. Czy tam jest ten skarb ukryty. Bo w sumie nie wiem, czy tak to działa. Być może, że w Alfheimie też pominąłem jakieś jedno miejsce, które mogę rozwalić tym. Rozwalić teraz Bladesami. To wygląda akurat super Stargate'owo. Here we go again. Brock, nie chcesz nam coś powiedzieć? Jakiś quest? No. No side quests. Ah, Alfheim. I missed its gentle breeze and the sweet smell of honeysuckle and blood. Well, judging by the sky, the light elves are in control of the light this time. Explain. You see, the light elves and dark elves are always fighting over the light. That part we know. But did you also know that control of the light has changed hands no less than 213 times? Really? It's true. Each side believes itself the rightful keepers of the light and argue they're simply fighting for survival. But the fact of the matter is, the war has been going on so long, they don't know who they are without it. Oh, okay. To jest ciekawe. No przynajmniej się dowiedzieliśmy. Jaki był motyw z tym. Oh my. Wiem, że jeszcze jest takie
taki motyw, żeby przybijać ludzi do ścian. O. Wiem, że to jest jakiś labor jeszcze. Jeszcze jest to z Executioner's Cleave'em, czyli z tym takim ciężkim atakiem ładowanym. Tu by to mogło być gdzieś. Daj, no. O. So, I heard you and Brock are kind of famous. Well, you're half right. Whatever did you hear? That you made Thor's hammer. Oh. Yes. We did do that. Mjolnir put us on the map. It was a legendary run. Gods and kings knew our brand. We really did make quite a team. So what happened? Oh, well, that's a long story. Things happened that made it difficult to find that certain spark, you know? Inspiration is a fickle mistress. Huh? Oh, enough distractions. You see the mess I have to clean up around here? No. What mess? No, okay. Dobra. So, clear this up for me. Svartalfheim means land of the Dark Elves, right? Right. But you said the Dark Elves have been here now for a really long time. And anyway, aren't dwarves supposed to be from Svartalfheim? They don't look like Dark Elves. Don't you think so? Then you are vastly more perceptive than the Aesir. Can't tell the difference, and they're the ones who came up with that name. Dwarves actually call their home realm Nidavellir. So the Dark Elves. Nidavellir. Not even a bit. They're just elves of another color. Nobody knows who came first, but they all come from Alfheim. Why do they fight all the time if they're really the same? That is adorable. Aww. It is the way of the world. Oh, well, that's sad. Okej, okay, teraz pytanie. Tu jest fight. To idziemy najpierw do tego fightu. Bo to pamiętam, że tu wziąłem i ten fight... O, i to by to mogło być tu. Wcześniej, później. Wait, what? O, już coś się pojawiło? O to. To. Nice! Okej, zobaczmy. What the fuck? Oh my fucking god. Holy shit. Od Thora ten motyw jest bardzo dobry. Swoją drogą. Our enemies are strong.
Yes, they are. Jestem trochę przerażony nawet. To jest gdzieś to miejsce. Czy ono wygląda bardzo podobnie po prostu? Oh my god. Got him. Okej. Okay. Jelen jest całkiem spoko. W takim razie... Pure Essence. Dust of Realms. Pure Essence do czegoś potrzebujemy. No dobra, ale to nie jest tu w takim razie. O. Szkoda. Island of Light. Czy tu tą całą resztę zrobiliśmy? To od razu mogę odblokować. Chyba, że tu jest tylko znowu ten realm fight. Może ktoś wziął i... Ktoś wziął i wypuścił tą Valkyrię i został jakby tylko Realm Rift. Tak też może być. Najważniejsze, żeby nie było już żadnych tych... Żadnych ad fightów. Nope, tu jest Valkyria. W sumie możemy ją spróbować. Teraz sobie uświadomiłem w ogóle, że wcześniej w ogóle nie sprawdzałem tego motywu, czy mogę brać się teleportować bez użycia mostu Bifrosta. Inlaid Crest of Defense. Stone of Frost Mastery to widzieliśmy. Inlaid Crest of Defiance. Oh, of Defiance. Znaczy to są bardzo dobre perki, bo to jest High Perk Activation, ale staty są takie se. Okej, okay, zobaczmy, spróbujmy. It's another Valkyrie. We're gonna save her, right? If by save her you mean brutally rip her wings off, then my vote is... Enough. Both of you. I will decide the best course of action. I? Yes. Let's do this. Prepare yourself. Oh, what? What? Oh.
What the fuck is this? Czemu mi się Lokon zrywa z niej? To jest dziwaczne. O, to jest AOE. Oh god. Czemu się zrywa ten Lokon? What the fuck? That's not cool. Oh. Nope. Sadly, nope. Ale ona jest mocna, no. Okej. Okay. Oh god. Oh what? What the fuck? No. I felt that one, brother. Holy shit, ona jest ciężka. W tym momencie dokładnie, kiedy chciałem tego Stone'a aktywować. Oh god, nie w tą stronę. Jak się... Jak to zdodżować? Znaczy ona jest doable, ale nie wiem jak to zdodżować. Fuck. Oh,
Oh my. Yeah, me too. Oh. God damn it. Fuck. Fuck. Ach, zapomniałem ten. A czemu mi się teraz wyświetliło, że Stevie zasubskrybował, what the hell? I have no idea. Anyway, once again, już teraz wiem, jak ją po prostu zrobić. Jaki będzie na nią sposób? Oh god. Oh god. Damn it, ona jest tak szybka, po prostu. Jak to zdodżować? Oh fuck. Oj, i ten jeden raz zrobiła ten atak, którego... gdzie instant robi tego dziapsa. A nie te combo. No i znowu! What the fuck? Oh
ten jeden raz znowu, nie? Nie wiem, jak to dodżować. Teraz próbowałem dodżować i to nie wyszło. Może muszę po prostu zrobić shield. Co robi najwięcej damage'u? Krause? Zobaczmy. Może Krause są przeryte. Fuck. No, przecież cały czas próbuję wziąć i to zdodżować w ogóle. Oh my fucking god. Jak to zdodżować? Goddammit. God damn it. Jak dodżować ten jump? W którym momencie? God damn it. I'm telling you one, boy. Not worth it. Nice, nice. Dzięki, kamero. That motherfucking damn it. Oh, bardzo szybka jest.
I znowu! Nie wiem. Cały czas próbuję to zdodżować, ale to nie wychodzi. Zawsze jak robi ten... Teraz ucieczka. I jeden jabs. Wszystko fajnie, ale... I ucieczka. A nie, i teraz nagle robi te combo. Nie? Nawet nie wiem, gdzie jest. No to z tą kamerą jest strasznie irytujące w tej grze akurat. Zrywanie Lokona w ten sposób, gdzie ona po prostu biegnie za ciebie i ten Lokon nie nadąży, jest... Oh. I ucieczka. Jabs. Yep. Teraz combo, które oczywiście, mimo tego, że naciskam... No i znowu combo. I ucieczka. Nie. Fuck, nie to. Fuck. Okej. Okay. Czyli to da się zdodżować, ale wcale nie jest takie łatwe. Fuck. I ucieczka. Fuck. Ten atak jest irytujący strasznie. Combo? Tak. Fuck.
Okej. Daj! Oh my god, please. Oh my god. Było tak blisko już. Te dwa ataki mnie spierdzieliły. Te kręcioły. Ale to da się zrobić. No fuck, combo. Fuck, czemu nie mogę mnie teraz targetować? Ucieczka. No fuck combo. Oh fuck jobs. Teraz combo. Fuck. Oh god. Nie zdążyłem. Po prostu nie zdążyłem. Oh, what? Oh, that's interesting. Ten jabbait. God damn it, nie w tą stronę, cholerna kamera. Cały czas myślałem, że combo będzie robić. Ale to ok. Ten boss fight mi się podoba. W przeciwieństwie do tej typiary z Adami. Oh my god. Aha, i teraz. I teraz zaczynam od combo, tak? I teraz robię combo into combo into combo into combo. Hey,
I ucieczka. I ucieczka. I combo. Combo. I ucieczka. Oh my god. Na to nie było opcji, żeby w ogóle zobaczyć to, że ona bierze i chce zrobić ten atak. Czemu ten lokon się tak zrywa? Oh my god. Ucieczka. Aha. Motherfucker. Nie mamy co odblokować już nawet. Nie wiem, czy ten Murder of Crows jest taki dobry, no ale... Oh god, nie zdążyłem. Aha, i z ucieczki w combo. No tak. Ucieczka. Tylko nic nie widzę. No, the balance. No żeż... Nagle robię combo. Trzy razy robię dziabasy, a tu robię tactical fucking combo. Czemu ten lokon się tak bierze dziwnie robi? A? Nie, teraz dziabas. It would be cool if I could, because...
Motherfucking bitch. Nie, teraz combo. Ale zostały jej dwa bary, także jest szansa. Nie, teraz combo. Nie, znowu combo. Are you fucking kidding? Co za bzdura. No animation counseling, to jest tak irytujące w tej grze. Znaczy irytujące, to jest dobre, bo wszystko ma swoją wagę, nie? God damn it. Combo. Ucieczka. Ucieczka. God damn it. Cały czas naciskam jak głupi ten cholerny fucking dodge. God damn it. Ucieczka. Aha, no tak, no tak. Nope. Nope. Bo jestem fucking spawn killowany. Fuck's sake. Ten dziabas. Znaczy ten szczerze, ten najbardziej ten kręcił, bo jeszcze ten dziabas to powiem, o dobra, cały czas zapominam, że powinienem w tym fajcie dodżować tylko w prawo. Nie chcę atakować, chcę kurde blokować. Ucieczka. Nie
God damn it. Oh my. God damn it, what the fuck? No przecież klikałem tego dodge'a pieruńskiego, but no. Aha. Teraz robię kombo znowu. No ne. God damn it. Oh God, no! Are you fucking kidding? Yes! God damn it. Die, please, woman! Nie, znowu combo, oh my fucking god. Trzy razy pod rząd już ją tak mieć blisko. Ach, tak irytująca. Prepare yourself. Aha, no to jest głupie. Aha. God damn it. Jak to zdodżować? Yeah.
Nie wiedziałem, że tak się da. Lol. Oka. Nie. Z combo w combo. Sure. Aha. Oh god. I'm trying, boy. Oh fuck! No przecież nie miałem okazji nawet. Holy shit. To jest źle zrobiony fight. Znaczy ten atak. To jest ten jeden atak jest tak zrobiony, że nam... Jak... I nie masz Lokona, ona cały czas... No właśnie. Zrywa Lokon. To GG. Yeah. Not fun. This shit is not fun. Cała reszta fightu jest bardzo fajnie zrobiona, a ten jeden, jedyny atak. Like, holy fucking shit. Prepare yourself. Aha. No, jak z tego mam wydodżować? Przecież tak durne. Nie mogę nawet jej na nią się zlokonować, nie? To nie to, co chciałem zrobić, ale może być. Wygląda pretty fucking nice. Ah, fuck. No i znowu.
Znowu robię blok, ale to, że nacisnąłem ten jeden pieroński atak, to gra stwierdza, yeah, whatever, let's fucking check out. If you can fucking do stuff while being stunlocked. Tak. Ja. Okej, okay, teraz będzie skakać tam? Jednak nie. Fuck. Die, please. Please die. Oh god. Oh god. W końcu, ale znowu to samo zrobiłem. Już mam po prostu ścierpnięte palce. Że znowu zrobiłem jeden atak, nacisnąłem parry i... Nope. Znaczy, shield i dono. This one is louder than the last. M'lady, please tell us. Why were you in this physical form? Why fight us? I do not know! The soul of a Valkyrie cannot remain pure in a physical body. We belong in the spirit world, which is where I go now. Goodbye! Goodbye! Ona była fajna. Bardziej mi się podobała niż ta ostatnia. W każdym razie. Holy shit, ile stafu. Somebody made them this way. Who and why? I wouldn't want to speculate. You know something. Ah, Mimia, the smartest man alive. I know many things. Head. Sigrun, the queen of the Valkyries. She would have that power. The last time I saw her, she was corporeal herself. She came to visit me long after I'd been imprisoned by Odin. Why? Well, we had history, I guess you could say. Like, romantic history? Ah, oh, lad, you're making me blush, I think. Can I still Valdi corrupt? First we hunt these creatures, and now we chase your former lover. You don't need this distraction. It's more than a distraction. Father, these are Valkyries. They're the ones who keep the dead from overrunning Midgard. Then they are terrible at their job. It's not their fault. Someone changed them. Kept them from their duty. The Queen? I can't say for sure, lad. We should ask more of them. If, of course, you don't mind the distraction. Smog? That's interesting. Okay. Let's see. Co to dostaliśmy? Wastegard. Oh, holy shit.
Holy shit, yes! GIF! O, to wygląda pretty fucking nice. Proszę, czyli tu... Czyli z Valkyrie też leci jakiś endgame'owy loot. To jest ciekawe. Swoją drogą... Interesująca rzecz, że można ją tak early zrobić, ale jak to jest solo przeciwnik, to no problem, przeważnie. No dobra. Pytanie kolejne brzmi mianowicie tak, dostaliśmy jakiś enchantment. R2, a to już widzieliśmy chyba. I Valty Corrupted Mind. We can? Yes, please. Nice. Okej, okay. Wracamy na górę. Się dowiemy. Dalej, co z tymi. To były fajne fighty. Ten fight mi się podobał oprócz tego jednego komba, które mogła ci zrobić. To Olurun. Który był po prostu... No, nie jesteś w stanie zareagować na nie. Jak nie wiesz, co robi, to nie zareagujesz. Okej. Okay. Dlatego mi się podoba ta gierka generalnie, bo właśnie te fighty tutaj nie są jakieś wybitnie ciężkie, ale są takie enjoyable. Na tym challenge są spoko, na God of War difficulty nie wiem, czy bym chciał tam. Ach, okej. Okay. Island of Light. Coś po drugiej stronie było? Nie wiem. Zobaczmy. Wygląda jakby coś miało być. A nie, my tu byliśmy od tej drugiej strony. Okej. Okay. Never mind. Znowu ta kamera się zrobiła? Freyr's temple. The ring is just as beautiful as I'd remembered. Freyr. A Vanir god. Freyr's brother, actually. Freyr has a long history with the elves. One of the few gods welcome here. O. Oh. Yes, come in. Perfect Asgardian steel, którego nie mam. The best purchase is the one we don't make. No tak. Atreus, to me. I'm coming. Nawet nie pamiętam, czy tu coś rzeczywiście było takiego. Suddenly fucking loot. Yeah. Boy. Sir. Huh. Interesting. I may want to write that down. Alora? Wait. Father, after what we did,
giving control of the temple back to the Light Elves. Do you think the war is over? At least for a while? No, Atreus. The Dark Elves may have scattered for now, but some other will rise to lead them, and they will surely attack again. Freydia does right, son. I see. Yep. Pytanie, czego wcześniej nie umiałem otworzyć? Bo najpewniej czegoś nie umiałem otworzyć. Pytanie tylko gdzie? Nie wiem. Zobaczymy, no może coś rzeczywiście pominąłem, ale naprawdę nie jestem pewien. Gdzieś jakiś artefakt pominąłem, ale nie bardzo wiem gdzie. Okej, ale to tu wróciłem tylko tu. Well, that was fucking useless. Okej. Seryjnie nie wiem. Nie wiem, gdzie by to mogło być. Może w Alfheimie, tylko to jest do zobaczenia. No, może tu na początku. Seryjnie, Duno. Aha, tu nawet nie mogę wrócić już. Okej. No dobra. Jak nie, to nie. W takim razie nie wiem, gdzie może być ten Island of Light. Czy tu coś mogę zmienić? Też mi się nie wydaje, no ale... We're going back into the trench again? Sir. No idea. This was here. Who's scared, Batanina? Darko, what?
Galem? Nie mam zielonego pojęcia, nie? Wydaje mi się, żebym coś tutaj pominął, ale może. Absolutnie nie jestem pewien tego po prostu. Sure. Tu wszystko wtedy porobiliśmy. Chociaż nie. What? Set complete. To było... Oh my god. To była ta jedna rzecz. Odin's Ravens. Gdzieś jeszcze jeden Draven mi brakuje. Pytanie tylko gdzie? Nigdzie go nie słyszałem. Nie, on będzie u góry gdzieś. Jak już. Największy problem z tymi krukami jest taki, że one wydają bardzo podobny dźwięk do tych świetlnych miejsc. Ale nigdzie go nie słyszę. Słyszę kruka, ale to nie ten. Dobra, to może tu w góry gdzieś? Tylko gdzie? Nie mam pojęcia. Nie mam bladek. Wow. Czemu tu nie ma... A, bo to jesteśmy po drugiej stronie. Ma tu jakieś drzwi? No. Za to z zabawnych rzeczy napisane to jest tak, że... Halo, nie powinieneś mieć tu łódki, stary.
Ale jesteśmy po właściwej stronie, nie? To jest zabawne. Trzy sokety, ale perfect Asgardian steel, którego nie mam. Fest, fest, fest. No jedyne inne miejsce, gdzie mógłby być ten kruk, to jest gdzieś tutaj, ale... Where? A what? What the fuck? To mnie do mi wystraszyłaś? No idea, nie? Nigdzie nie słyszałem, żeby on gdzieś tu był. To jest ten główny problem. Okej, okay, poddaję się, bo nie wiem, gdzie jest ten Crow. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mógłby być. To jest problem w tej grze akurat z tym. Dlatego mówiłem, że to z tymi krukami to będzie masakra. To nie jest to. God damn it. To jest jedna taka rzecz, której się nie spodziewałem, że będzie z tym problem, biorąc pod uwagę, że, you know.
takim razie nie wiem. Dobra, wrócę tu później. Bo nie umiem tego znaleźć, po prostu. Może jakiś jest gdzieś indziej? Raczej, może nie, że gdzieś indziej, ale... Może tu jeszcze wrócimy? Do Alfheimu. Siema. Zagrał w gierkę od Wiza? Co to znaczy, Kruper? Ja gram, wiesz, wybrane gierki, które mam też, nie? Ale... Możesz spróbować i jak mam, to sure. Jak nie mam, to jedyny sposób na to, to jest, nie wiem, kupienie mi tej gierki. Co najwyżej, jeżeli jest jakaś rzeczywiście, żebym w nią zagrał. Napisałeś gierkę w czasach COVID-a? Okej. Okay. Game Guru? That's a strange side, dude. Okej, i tak muszę wrócić z jakiegoś niewyjaśnionego powodu tą winną znowu na dół. Właśnie pierwszy raz od dawna słyszę taki... Słyszę to Game Guru, dlatego się zdziwiłem. Okej. Wezmę sobie, zapamiętam, że jest takie coś. Okej? Na chwilę obecną. Bo to widzę, że ten... Widzę, że... Nie wiem, które podejście twoje. Jak dużo czasu spędziłeś na robieniu gierki. Czy to twoje pierwsze podejście? Gdzie by to mogło być? Normalnie to... Odpowiedź miałem taką, że powinna być gdzieś w tym rejonie, ale... Cannot see. Nie pamiętam już. Gdzie go wziąłem i zamordowałem. Czy 4? Pierwsze ukończone. Okej. Jakieś asety nie swoje? Czy asety kupowane? Goddammit, tędy. Nie wydaje się, żeby gdzieś tu był. No ale... Maybe. Ale kodowa... A, no to nice. Czyli jesteś raczej jesteś programistą. Okej. Jak już mówiłem, zastanowię się. O 2:30 w piątek nad ranem. To jest ciężka decyzja, czy w to zagrać. Dzisiaj na pewno nie, ale być może następnym razem jakoś przy okazji zobaczymy. Ale jak ci się udało doprowadzić do końca, to gratulacje. W każdym razie największy problem z takimi rzeczami jest to doprowadzić do końca. Ale możemy spróbować. Piątek? O, hopie. Weekend to jest ciężki czas.
Weekend to jest tak bardzo randomowe, że zapomnę. Że jest bardzo ciężko stwierdzić, czy będę streamował, czy nie będę streamował. Biorąc pod uwagę moje godziny streamowania, to jest takie, nie wiem, specyficzne. No chyba, że tu gdzieś jest ten kruk. Vibro action, please stop. Nothing's going on. Piątek? A, sorry. Sorry, ja myślałem, że ty mówiłeś, że piątek. Sorka, sorka. Poniedziałek, tak. To mi, ale wiesz, nie wszyscy mają... Nie wszyscy mają, że tak powiem, siłę do tego. Do robienia asetów. Jak jeszcze robisz 3D, to akurat 3D trochę więcej. Dlatego dużo jest teraz, tak swoją drogą, wśród tych indie gierek jest bardzo dużo gierek takich, wiesz, 2D, 2,5D. Bo takie asety jeszcze podejrzewam, że ktoś jest w stanie przeboleć i zrobić, nie? No, no, tak. Ale studenci grafiki, tylko że wiesz, Domino. My na ten przykład z Pawłem mamy takie, wiesz, beczkę generalnie ze studentów grafiki właśnie tej do gierek, że oni zawsze biorą i ględzą, że zrobią, a jest potem 50 lat i za ten czas się już ci programiści nauczyli sami robić te asety, nie? No ale... You know. Nie wiem. Nie umiem znaleźć tego pierońskiego kruka. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on może być. No fucking idea. Oh my fucking god. Yeah! Not yeah. If only I could see, but I can't. Bong. O, przy okazji jakiś labor zrobiliśmy. Nice. Co nie zmienia faktu, że dalej nie znalazłem tego pierońskiego jednego kruka. No, za niedużo... No dobra, no za kasę, ale co jest, wiesz, do mi? To z kolei jest zawsze ta dyskusja, o której ja mówię, że jak coś chcesz, żeby ktoś ci zrobił, to najlepiej jest chociaż niedużą, ale jakąś kasę zaproponować, nie? Ale masz rację. Masz rację. No przecież możemy pójść, Atreus, tylko w jedną stronę. Ziomuś. The fuck. Ha! Nie, takich rzeczy to definitywnie nie za darmo. Dobra, test. Czy ja jestem w stanie stąd lecieć gdzieś w Midgardzie? Nie. Czyli musimy zobaczyć tą jakże cudowną animację. Okej. Nie, to nie jest łatwa i szybka robota. To są takie... Za darmo to ktoś by musiał mieć taką pasję, że o Jezu, Jezu, Jezu. Do tego. Okej. Okay. Wracamy do Midgardu.
tak mi się podoba. Podoba mi się ta animacja i podoba mi się ten motyw tutaj, ale holy hell. Już potem w late game mogli chociaż zrobić, że no dobra, słuchaj stary, zrobimy to tak, że nie musisz tam, nie musisz tego robić. Nie musisz oglądać tej animacji. Padną. Okay, one last thing. That's it. A może to tam? A może to na Alfheim? No, może ten Isle of Light to chodziło o to, że to tu ma być gdzieś. Że ja już tu byłem, nie? Jakiś tam moment temu. A nie, tędy nie przejdę. Musimy tam łódką popłynąć. Ciekawe swoją drogą, czy dostaniemy jeszcze jakieś trzecie strzały. Was that the tower? Or yes. Like a ghost of it or something? More Mimir Tales, please. Muszę przyznać w ogóle, że ten akurat armor mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie jest zrobiony. Widać, że ten armor im się podobał chyba po prostu. Nope. Another name. Gairdrifol. It's as if they've been made into a memorial to the Valkyries. Nope. That's not the place. Sadly. Okej, chyba szybciej będzie, jak się przeteleportuję tam. Yep. I tak wygląda na to, jakby Midgard był cały preloadowany. Po prostu. Nie wiem, tędy może się idzie tam? Ops. Bo chcę się dostać tam. Ale chyba jednak nie. Też może. Tu zdecydowanie nie byłem. Yep. Zdecydowanie mnie tu nie było. Jak jest jakiś chest, który przeżył, jest 100% szans na to, że nie było mnie tu. Jeszcze nie splądrowałem tego miejsca. This is it, right? The Rockstall? Aye, lad. The Council of Valkyries. The Valkyries are of Valhalla, are they not? Glad to see you're paying attention, brother.
You are correct. Valhalla, great hall of the Einherjar, is their home within Asgard. But while there, they are subject to the scrutiny of the Allfather himself. And relations between the Valkyries and Odin were tense during my tenure as his advisor. Why? Well, that's an even longer story, lad. For now, why don't we look around for some clues? Wait, what? Chesto? Place the eight helms. Huh. Wait a minute. Try placing one of the Valkyrie helms on a throne. Cicho, głowo. Ja tu najpierw się zajmuję prokurowaniem rzeczy potrzebnych na ten. Solid World Serpent Scale. Okej. Okay. Oh. Whoa. Mimir, who is she? Gunnar, Mistress of War. After any conflict, big or small, she would be first on the scene, sussing out the worthy spirits for a free trip to Valhalla. A gruesome task, but she took great pride in it. Any conflict? Impossible. It's true. She had help from her sisters, of course, but Gunnar was always first to arrive. Her judgment of the fallen was unparalleled. And an invaluable resource to Odin. She was one of his favorites. Huh. Czy to ma znaczenie? This, my friends, is Kara. Now, Valkyries are volatile by nature, but Kara, the lass is Wild Storm personified. A Wild Storm? Aye. Calm and collected. Then the air would shift and the fury of her storm would unleash. It was beautiful in a way, assuming you could find proper shelter. Tears would cleanse the blood-soaked battlefields. Huh. Olrun, once the daughter of a powerful chieftain, she fell defending him during a Reaver attack. Olrun was escorted to Valhalla, where she chose to devote her afterlife to the pursuit of knowledge above all else. Quite unusual behavior amongst the constant drinking and feasting of her fellow Valhallian denizens. How'd she end up a Valkyrie? Odin. He saw a kindred spirit in Olrun's single-minded pursuit of knowledge. Często mi się tak właśnie wydawało, że to coś z tym... z sobą. Okej, czyli 3, jeszcze 5. Okej. Ale to tyle na dziś. Dzięki bardzo za oglądanie. Uważajcie na siebie. Dobrej nocki. Bawcie się dobrze w swoich grach. Na razie i bye. Bye.